Cześć, to MacGuffin. Międzynarodowa ekspedycja odkrywa w Egipcie stworzenia, które spały przez 5000 lat, a teraz budzą się, by wywołać apokalipsę. Dzisiaj pokażę Wam film z 2013 roku, pod tytułem Więźniowie Słońca. Uwaga, spoilery! pilnujcie się. Dawno, gdy ludzkość jeszcze była w kolebce, z nieba przybyli goście, zwani Osiris. Ci bogowie obdarowali ludzkość darami, takimi jakich ludzie nigdy wcześniej nie widzieli. Astronomia. Architektura i kultura to wszystko było częścią Daru Osiris. Jednak wszystko to miało swoją cenę. Osiris chcieli ziemi dla siebie. Faraon wraz z Bogiem Światła Ra stanęli w opozycji do tego zagrożenia dla ludzkości. chwili gdy goście mieli przywołać swojego króla na ziemię, co zdarzało się co 5000 lat, gdy gwiazdy układają się we właściwej kolejności. Faraon pozbawił ich życia. Cyrus oślepiając ich blaskiem, pozostawił ich uwięzionych. W ukrytym labiryncie pod swoją piramidą. Niektórzy ludzie wciąż wierzyli w sposoby, gości i nadal przygotowali się na ich powrót. Tak też uczyniła księżniczka Amanpur, która zmarła przy porodzie. Bez wiedzy faraona w głębi grobu jego córki zbudowano bramę oczekującą na powrót Starego Cyrusa, gdy gwiazdy znowu się ułożą. Gości powita znowu ktoś z krwi księżniczki. Faraon, który nie ufał nawet swojej córce po śmierci, stworzył klucz zwany kluczem nieba. Aby odkryć wszelkie tajemnice, jakie mogła przed nim ukrywać. Stworzono też strażnik, aby chronić grobowiec. Upewniono się, że nikt nie zdradzi tajemnic budowniczych grobowca, bo Ziris nigdy nie mógł powrócić do współczesności. Archeolog spóźniony na wykopaliskach w Egipcie, jest upomniany przez swojego kolegę, profesora Hitler Haydena, mężczyzna, odpowiedzialny za ekspedycję nie zwraca uwagi na proces. Mówi swojemu asystowi, że Egipcjanie budowali piramidy aby odzwierciedlić to, co widzieli na niebie. I że w siedem dni gwiazdy ułożą się dokładnie tak, jak piramidy. W tym czasie rozproszony rozmową telefoniczną jeden z pracowników podchodzi od tyłu i kradnie coś, mówiąc Kane. Na miejscu wykopu zbudowano prowizoryczny namiot, a profesor Mandela rozmawiał o znalezisku wydobywającym się z muzeum, omawiając niezwykłą cywilizację Egiptu. Mandela dotyka reliktu, obserwując jego szczegóły, dołóg wspomina, że coś, co się wydarzyło w tamtych czasach jest pewien, że znajdą to, jeśli będą szukać gdzieś tuż za miastem Kairy. Mężczyzna dociera do mocno zniszczonej posiadłości i wchodzi do ciemnego budynku z teczką w ręku. Zanim wszedł do środka, utrzymał kij od miejscowego mężczyzny, który ukradł ją Haydenowi. Wewnątrz budynku znajduje mężczyznę siedzącego na Mylis, palącego w parku. Gość, Peter, ujawnia powód swojego przyjazdu, ale mężczyzna mówi mu, że inni ludzie byliby skłonni, hojnie zapłacić za przedmiot, który przyszedł zdobyć. Peter wyraża chęć zapłacenia czymkolwiek. Obaj mężczyźni przechodzą do drugiego pomieszczenia, gdzie mężczyzna otwiera szafę i wyciąga przedmiot, przykryty płótnem. Następnie rozwija klucz nieba, który uważano za zaginiony w czasie, gdy skarb był już w ręce Petera. Ten wbije nóż ze schowanym ostrzem w szyję mężczyzny i wyjmuje klucz. Peter opuszcza miejsce. Kilka godzin później Hayden przychodzi do budynku, by odebrać klucz od Egipcjanina, lecz znajduje jego martwe ciało. Następnie otrzymuje telefon od Petera, który chwali się tym, co zrobił, i grozi, że przekaże swoje sprawy policji jako dowód, jeśli się z nim nie spotka. Nadziei na rozwijanie niejasności, Hayden udaje się do medium, które potwierdza, że odniesie sukces swojej misji, a zadaje informacje dotyczące jego śmierci. Później Hayden spotyka się z Peterem który grozi, że przekaże dowody policji, chyba że zgodzi się go zabrać do grobowca. Hayden mówi Peterowi, że przyniesie klucz do swojej kuchni następnego dnia do biura, oferując mu wejście do grobowca. Jeśli się zgodzi, poinformuje go, że dostanie swoją wypłatę dopiero po wejściu do grobowca. I obaj mężczyźni się zgadzają. Na wykopalisku Dawg zabiera Mendele do swojego domu, martwiąc się, że mężczyzna wygląda słabo po krótkiej nieobecności. Dook wraca do Mandeli, by zobaczyć, że stary człowiek wygląda jeszcze gorzej, zdając sobie sprawę, że jest zbyt słaby. Mandela mówi młodemu człowiekowi, że ten będzie musiał pójść na odsunięcie zamiast niego, choć Dook sprzeciwia się, mówiąc starcowi, że muszą przełożyć wydarzenie. Mandela narega, że musi odbyć się określone godzinie następnego dnia, i Dook jest zmuszony niechętnie się z tym zgodzić. Następnego dnia Hayden wysła swoich ludzi, a odebrali córkę z lotniska. Tak, aby mogła wziąć udział w odsłonięciu, Dog spotyka się z Sarą w hotelu i tłumaczy, że Mandela nie będzie w stanie przyjść z powodu niedawnego ataku serca, mówiąc jej, że stary człowiek poprosił go, aby poszedł zamiast niego. Zdenerwowana tym, co usłyszała, mówi mu, że Mandela to jedyna osoba do tego zadania i odsyła Douga. Kilka minut później rozmawia ze swoim ojcem, który z rezygnacją zgadza się, aby Dog przyszedł, ponieważ przez ostatnie cztery lata blisko współpracował z Mandelą. Ponownie dzwoni do Doga i przeprasza za wcześniejszą nieuprzejmość oraz zaprasza go, aby wrócił po przyjeździe. Dog zostaje przedstawiony Hejdenowi i kilku innym historykom. Wszyscy czekają, aby rozpocząć podróż. Gdy wszyscy się zjawiają, grupa wyrusza do nowo odkrytej piramidy i postanawia obozować, aby móc wejść do grobowca o świcie. Tego wieczoru, gdy Dog pił herbatę pod namiotem. Dołącza do niego Sara i zaczynają serdeczną rozmowę. Mówi mu, że jej mama zmarła 10 lat temu, gdy wyszła z domu, aby odwiedzić piramidy. Wyjaśnia, że policja powiedziała im, że została obrabowana i zamordowana dla pieniędzy, ale Sara miała trudności z uwierzeniem w to. Do wyraża najszczersze kondolencje z powodu jej utraty, a dwójka siedzi razem w ciszy następnego ranka. Była gotowa rozpocząć swoją ekspedycję oraz była zmuszona przełamać zamkniętą ścianę, aby dostać się do grobowca. Kilka metrów wewnątrz piramidy, grupa natyka się na dużą liczbę gniazd szerszeni, zmuszając ich do odwrotu. I mimo że reszta ucieka, jeden z twardych mężczyzn umiera od setek ukąszeń. wybierając inne podejście, aby uniknąć pułapki z szerszeniami. Grupa dociera do komnaty z małą statuą siedzącą na dużej skalę. Niestety, gdy Peter ją dotyka, powoduje to upadek drzwi na jednego z innych zatrudnionych mężczyzn. A zorientowawszy się, że jedynym sposobem jest przejście przez grupę ta kontynuuje. W miarę jak grupa zanurza się głębiej w głąb piramidy, wyostrzone oko doga dostrzega ukryte schody, iskierkę nadziei wśród ciemności, ukryte przekonanie, że te schody ostatecznie poprowadzą ich do nieosiągalnej bramy, której szukają, a po wspięciu się po schodach stają twarzą w twarz z miejscem ostatecznego spoczynku dawną utraconej księżniczki. Pod miejscem pochówku księżniczki znajduje się ukryta brama przed światem przez wieki. Wzrost oczekiwań i determinacji wypełnia powietrze, gdy grupa zdaje sobie sprawę z wielkości swojego odkrycia zmieszaniną determinacji. Są gotowi otworzyć bramę, gotowi odsłonić tajemnice, które odkrywają się za bramą, prowadząc ich do kolejnego, bardziej skomplikowanego labiryntu, gdzie zmuszeni są poruszyć się powoli. Po tym jak Hayden wyraźnie rozkazuje Peterowi zostać z tyłu, Peter traci panowanie nad sobą, i pędzi w jego kierunku, powodując zamknięcie drugich drzwi i rozdzielenie grupy na dwie części: Do, Sara i kilku innych mężczyzn. Postanawiam obejść i odnaleźć trasę, aby dogonić Haydena i innych. Jednak w trakcie powrotu do nich dochodzi do niefortunnego zdarzenia. Przypadkowo natrafiają na zdradliwą dziurę, co kończy się tragiczną stratą jednego zespół towarzyszy. Z ostrożnością i wytrwością Sara, Do i Claire. Medium towarzyszące Haydenowi ostrożnie schodzą w głębiny dziury, gdzie stają twarzą w twarz z bezżyciowym ciałem swojego poległego towarzysza. Po bardzo napiętych kilku minutach grupie udaje się ponownie zjednoczyć z Haydenem i resztą swoich towarzyszy. Znowu razem podążają naprzód zdeterminowani podążać ścieżką, która obiecuje odsunięcie tajemnic skrywanych w sercu starożytnego miejsca. Krótki dystans przed nimi i ich postęp nagle zostaje zatrzymany przez przerażający widok. Przed nimi stoją rzędy mumifikowanych ciał, ich zbezczeszczonych form, zamarzniętych w czasie. Dziwna bezruchomość tych zachowanych postaci sugeruje, że pozostały nietknięte przez niezliczone tysiąclecia. Grupa stoi w ciszy, ich oczy śledzą mumifikowane ciała. Przyglądając się bliżej Rosette, kolejna towarzyszka Haydena zauważy coś niepokojącego. Jeden z nich ożywa i zaczyna dusić Sarę. Póki go strzachu udaje im się uwolnić, a nie są w stanie pokonać stworzenia. Miarek grupa posuwa się naprzód. Ich podróż przybiera przerażający obrót, gdy stworzenie czające się w głębi piramidy uderza z zabójczą siłą. Przewodnik grupy, Shashi, pada ofiarą ataku stworzenia, pozostawiając resztę grupy w szoku. Udaje im się jednak wydostać z objęć stworzenia. Ich wyczerpująca podróż prowadzi ich do długo oczekiwanej głównej bramy. Jednak ich nadzieje szybko zostają rozbite, gdy Hayden, kierowany swoim tajemniczym agentom, wydaje oziębłe polecenie, rozkazuje swojej córce kluczowej do doblokowania tajemnic leżących za drzwiami, aby przeszła do przodu. Implikacje unoszą się w powietrzu, sugerując, że jest ona nie tylko istotnym elementem ich misji, ale także potomkinią. Dawno zmarłej księżniczki. Linie krwi spleciono ze starożytnymi tajemnicami piramidy. Gdy zapuszczaj się głębiej do wnętrza struktury, Starożytne miasto ukryte leży pod powierzchnią, jednak szybko mnie się w przerażenie, gdy świadkowie obserwują scenę rozwijającą się przed ich oczami. Hayden rozkazuje swoim poplecznikom schwycić jego córkę i siłą umieścić ją na tronie, podobny do kamiennego krzesła. Hayden wówczas z zimną krwią ujawnia złowrogi plan, zamierza użyć swojej córki jako źródła życiowej siły, sygnalizując to poprzez przecięcie jej nadgarstków jako katalizatora, do skrzeszenia potęgi znany jako Stary Cyrus. Kontynuuje, dokuczając jej, obwiniając odmowę matki spełnienia jego żądań za przedwczesny koniec jej życia. Seira Ken, w koszmarnej sytuacji, jest zmuszona zmierzyć się ze smutną prawdą o tragicznym losie swojej matki. W kluczowym momencie, gdy klucz zostaje włożony w celu aktywacji systemu, śpiący budzą się ze swojego uśpienia, w desperackiej próbie ochrony siebie i tych, których kochają. Sara korzysta z okazji, gdy Dog uwolnił ją z jej kajdan. Pod wpływem determinacji, błyskawicznie sięga po broń Doga i strzegi kradzie do swojego ojca. Teraz jest na Koranach, a krew wydobywa się z jego ust. Hayden ponosi konsekwencje swoich działań w tej tragicznej scenie. Jasne proroctwo spełnia się, a emocje sięgają zenitu. Gdy bohaterowie zmagają się z następstwami szokującego zwrotu wydarzeń w nagłym i dramatycznym przebiegu, same fundamenty piramidy zaczynają drżeć gwałtownie, powodując jej strukturalny upadek i zniszczenie. Kiedyś potężna piramida ulega siłom natury, unicestwiając starożytne urządzenia i przerywając nagły koniec panowania obudzonych bogów. Pośród chaosu i zniszczenia. Dok spieszy się pomóc Sarze, wyciągając pomocną dłoń, aby uwolnić się spod gruzu i zapewnić jej bezpieczeństwo. Ich uścisk staje się symbolem głębokiego połączenia, które zrodziło się z powodu ich wszystkich przeżyć. I tak też kończy się film. Subskrybujcie, aby oglądać więcej filmów tego typu. Włączcie powiadomienia i zostawcie łapkę w górę, aby wesprzeć kanał. Dziękuję za obejrzenie.